Jest akt oskarżenia dla księdza, który we wrześniu ubiegłego roku miał urządzić seksualne spotkanie w mieszkaniu parafii w Dąbrowie Górniczej, podczas którego zasłab jeden z jego uczestników. Jednocześnie nadal prowadzone jest postępowanie w sprawie śmierci młodego mężczyzny w mieszkaniu innego księdza w Sosnowcu Paweł Jędrusik. Akt oskarżenia wobec księdza Tomasza Z z parafii w Dąbrowie Górniczej obejmuje cztery zarzuty. Trzy z nich to przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i są związane z udzielaniem narkotyków. Natomiast ostatnie przestępstwo, numer cztery, dotyczy nieudzielenia pomocy osobie, która znajdowała się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnienie tych przestępstw oskarżonemu grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, podczas seksualnej orgi jeden z jej uczestników zasłabł, wówczas jak ustaliła prokuratura, ksiądz Tomasz Z nie chciał wpuścić do mieszkania ratowników. Ostatecznie mężczyźnie, który stracił przytomność, nic się nie stało. Tragedią zakończyło się za to spotkanie u innego księdza na terenie parafii w Sosnowcu. Prokuratura cały czas prowadzi śledztwo w sprawie śmierci młodego mężczyzny, którego zwłoki znajdowały się w mieszkaniu zajmowanym przez duchownego. Nadal nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci. Powołane zostali biegli celem przeprowadzenia badań histopatologicznych i toksykologicznych. Materiały do badań zostały przekazane biegłym. W chwili obecnej prowadzone są badania toksykologiczne oraz histopatologiczne. Oczekujemy na opinie z tychże badań. Wyniki tych badań powinny być znane w ciągu kilku tygodni.